Ci chłopcy zostawiają serce, zdrowie i żyjemy w takich warunkach, w jakich żyjemy. Nikt nie wie w jakich, my sami wiemy w środku. I kocham tych chłopaków za to, że potrafiliśmy wyjść i zagrać takie zawody. Że Wacek Cwerna, nasz środkowy obrońca, dzisiaj miał 3 sprinty 80-metrowe w pierwszych 20 minutach, bo był zdeterminowany, żeby pomóc napastnikom zdobyć bramki. Ja ich za to kocham. Za to, że potrafią w ten sposób walczyć, zostawiają zdrowie. Brakuje nam trochę umiejętności. Brakuje nam doświadczenia, brakuje nam zimnej krwi pod bramką przeciwnika. Hirek Gierszewski, 96 rocznik, Szymon Stanisławki w 94. Byli w naszych ramach finansowych, dogadaliśmy się i grają z nami, starają się jak najlepiej. Brakuje taki Gołębieskiego, który ma w 90 minucie, przewróci się, zdobędzie rzut wolny, zaoszczędzi trochę czasu. Doświadczenia Bartka Tarchulskiego nie kupi się przechodząc z młodzików czy z juniorów do seniorów. To potrzeba lat, meczów. You're a woman's Rosie Punani on the dance floor all the way in VIP. I'm a rapper, I can snatch her, and she will leave with me because of my stature. Now everybody move, everybody bounce, whoever the Nina choose, we about to pounce. With the 151 in the bottle, I call heavily, let me hit this model in the grotto. I like all women, tall women, and small women, you got to let techniques tease your chakra. Species release, freaks please the monster, petite beast feast, these G's will rock ya. Handcuff a buster, don't trust her, round these hustlers, homie, don't be a sucker. When your love bust, they take Nina's a brother, she trying to say that I rushed her, then crushed her. Sytuacja jest bardzo nieciekawa. Podobną sytuację rok temu z Siedcami właśnie przeżywałem. Wiem, że nie będzie teraz lekko, ale no, taka praca, taka jest piłka nożna i też nie możemy się załamywać, bo wiemy, że jest ciężko, ale nie ma innego wyjścia. Musimy po prostu zacisnąć zęby i w następnym meczu musimy po prostu walczyć o 3 punkty. Nie wygrywasz, nie strzelasz bramek, nie będziesz wygrywał mecze. Prosta sprawa. Błąd się może zdarzyć każdemu. Nie wiem, czy był karny, czy nie. Nie chcę na gorąco tutaj dyskutować, bo to nie ma sensu i musimy patrzeć teraz kolejny mecz, bo naprawdę zrobiło się gorąco. Zgadza się. No, w przebiegu spotkania mieliśmy tam lepsze, gorsze sytuacje i coś mogliśmy zamienić, no ale niestety to przeciwnik strzelił bramkę z karnego i przegrywamy mecz. Po reakcji sędziego, bo ja mówię o 82 minucie, po reakcji sędziego głównego, który puścił grę, piłka spoza pola karnego poszła na chorągiewkę boczną, upłynęło 5-6 sekund. Nie było reakcji sędziego głównego, tylko sędziego asystenta po 5 sekundach. Po reakcji tego, co ja sam widziałem, że był challenge, czyli gra 1-1 w polu karnym, w piłkę trafi mój bramkarz i oraz po jego reakcji, jaką ma w szatni, gdzie widziałem wielu bramkarzy w takich momentach, Artur Boruc, Michał Wacławik z Zagłębia Lubin, głowę kłada i serce oddaje, że nie było rzutu karnego, bo wierzy swojemu piłkarzowi i tego, w jaki sposób przegraliśmy te zawody. Pod względem zaangażowania, pod względem tego, ile moi piłkarze zostawili zdrowia na boisku, to był taki GKS Bełchatów, który po prostu jest zawsze, który walczy od pierwszej do ostatniej minuty, nie poddaje się. Został dzisiaj, uważam, podyktowany rzut karny. Ja będę bronił swojego piłkarza, którego nie było. Wierzę w to, że nie było. Reakcja sędziego Złotka po 5-6 sekundach, która dopiero później, kiedy sędzia asystent, gdyby był rzut karny od początku, sędzia asystent od razu by wbiegł w pole karne, za linię. Dał mu znak mową ciała, gestem, że jest 11. Piłka znalazła się w bocznej chorągiewce i dopiero po tym, być może po reakcji czy ławki, czy piłkarzy, pan asystent podbiegł, wskazał, że był rzut karny. Nic nie będę więcej mówił, bo wiecie, był mecz absolutnie dla nas taki, który żeśmy od pierwszej do ostatniej minuty pokazali, że mamy to wszystko, co mamy, potrafimy, dzisiaj pokazaliśmy na boisku. Nie strzelamy bramek, stwarzamy sytuacje, może to nie są 200%, ale staraliśmy się. Każdy z piłkarzy dzisiaj oddał zdrowie i swoje serce dla tej drużyny, dla tego klubu, na to, żebyśmy dzisiaj tutaj nie przegrali. Stało się inaczej.